Mamy 11 lipca, godzina 10, więc witamy wszystkich na cotygodniowej transmisji wykładu z Chełma. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Habakuk 3:17 o różnego rodzaju brakach ludu Bożego na rok 1914. Dzisiejsza część będzie poświęcona brakowi gron owoców na winoroślach albo na winnicach. Jest to drugi brak po drzewie figowym, które nie zakwitło na rok 1914. W chwili obecnej będziemy mieli kolejny brak owoców albo gron. W przypadku winorośli rzeczywiście grono lepiej pasuje niż owoce, bo jest to bardzo specyficzny rodzaj owocu. Zatem choćby nie było gron albo owoców na winoroślach albo na winnicach, zależnie od słowa, które wolimy. Zacznijmy od znaczenia samej winnicy. Biblia mówi o dwóch rodzajach winnicy. Jeden z nich to tak zwana winnica ziemi, o której mówi objawienie w 14 rozdziale, 18-19 werset. Nie będziemy czytali, bo ta winnica ziemi to chrześcijaństwo, to nominalne chrześcijaństwo, ta podróbka imitacja Królestwa Bożego z dużą ilością błędu i ducha błędu, z dużą ilością niesprawiedliwości i nieprawości. Została ona zaszczepiona przez kogoś innego niż Boga. A z tego powodu, jak powiedział nasz Pan w Mateusza 15:13, wszystko to, wszelki krzew, wszelka roślina niezaszczepiona przez Boga będzie usunięta. Ten proces usuwania tej winnicy ziemi, nominalnego chrześcijaństwa, trwa i jest w toku od roku 1914 i niebawem, mamy nadzieję, dobiegnie skutecznie do końca. Nie może jednak chodzić o tę winnicę, o winnicę ziemi. Bo ta winnica, ta winorośl nie ma żadnej roli do odegrania w Królestwie Bożym. Ani nie błogosławi innych, ani sama nie jest błogosławiona przez Boga, bo nie została przez Boga zaszczepiona, rozpoczęta. A poza tym Habakuk mówi tutaj o winnicach w liczbie mnogiej. Co wyklucza także drugie znaczenie winnicy w Biblii, a tym drugim znaczeniem jest oczywiście Jezus jako krzew, z którego wyrastają gałęzie, czyli członkowie klasy malowskiego statka. Nasz Pan mówi o tej winnicy w Jana 15, 1-8 i tę może przeczytamy, bo ona jest bliższa temu znaczeniu, o którym będziemy dzisiaj mówili, chociaż nie jest to też dokładnie to samo, ale ma jakiś z tym związek. Zatem ta druga winnica ziemi, nie winnica ziemi, ta druga winnica wspomniana przez naszego Pana w Jana 15 rozdziale, od 1 do 8 opisana jest przez niego tak. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, a bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. To jest ta prawdziwa winnica, gdzie Jezus jest tym krzewem, na którym rosną gałęzie latorośli. Latorośle odpowiednio pielęgnowane, żeby przynosiły jak największy owoc, ewentualnie odcinane. No ale jak mówiłem, Habakuk mówi o winnicach w liczbie mnogiej, zatem ta jedna winnica, prawdziwa, Jezus z różnymi gałęziami malczkiego ostatka, też nie może być tą winnicą, o których mówi Habakuk, no bo jednak on używa liczby mnogiej, a więc jakby tych krzewów było więcej. Zatem jakie jest znaczenie winnic w Habakuka 3:17? Muszą to być nowe stworzenia, jakieś nowe stworzenia, bo skoro są winnicami, które mają przynieść jakieś owoce, to, że nie przyniosły owoców wtedy, kiedy się spodziewano w roku 1914, to nie znaczy, że nie miały przynosić żadnych owoców nigdy. To tylko oznacza opóźnienie w przynoszeniu owoców, ale owoce z tych winnic były przez Boga zaplanowane i chociaż z opóźnieniem,
to jednak się mają pojawić. Zatem skoro są winnicami, które mają przynieść jakieś owoce, to musiały być częścią kiedyś prawdziwego krzewu Jezusa. Ale z jakiegoś powodu przestały być częścią tego krzewu i stały się pewnymi odrębnymi winnicami, mającymi swój początek w Jezusie, w malutkim statku, bo były kiedyś z tego właściwego krzewu, ale ostatecznie są pokazane poza nim i to w liczbie mnogiej. W zrozumieniu ich znaczenia pomogą nam dwa obrazy Starego Testamentu i sporo wersetów Starego i Nowego Testamentu, które pokazują, mam nadzieję, bardzo wyraźnie i jednoznacznie, że z ogółu ludu Bożego w jego Ewangelii miały wyodrębnić się dwie klasy, dwie różne grupy osób. Wśród tych, którzy przychodzili do Boga od czasów naszego Pana przez cały wiek Ewangelii, miały wyodrębnić się dwie różne klasy, obydwie spłodzone z ducha, ale jednak różne klasy. Jakie dwa obrazy biblijne z Starego Testamentu na to wskazują? Lewici są pierwszym z nich. Lewici zostali wzięci przez Boga zamiast ocalałych pierworodnych w Egipcie. Pamiętamy taką zamianę, Bóg ocalił im życie pierworodnych, a później Lewici jako całe pokolenie zostało wzięte jako pokolenie służby dla Boga. Oddani, poświęceni Bogu w zamian za wszystkich pierworodnych, których Bóg w Egipcie ocalił. To znaczy, że jak gdyby Bóg zamienił pierworodnych na całe pokolenie Lewitów, które jako ocalone przez niego w pierworodnych w czasie pobytu w Egipcie należeli do niego, byli poświęceni tej szczególnej służbie. Jednak Lewici nie wszyscy byli tacy sami. Z tego grona Lewitów wykształtowały się dwie jak gdyby grupy, zupełnie od siebie różne, bo po Aaronie poszła grupa kapłanów i kapłani byli Lewitami, no ale byli Lewitami, którzy pełnili służbę na o wiele wyższym poziomie niż wszyscy pozostali Lewici. Także z ogółu Lewitów pojawiła się klasa kapłańska i pozostali Lewici. Zakres ich służby był diametralnie różny, bo jedni składali ofiary, a drudzy nie. Drudzy pomagali przy transporcie, przy organizacji całej tej służby. Inny obraz Starego Testamentu, który chciałbym przywołać, to dwa kozły z dnia pojednania. W dniu pojednania od ludu były wzięte dwa kozły. Już jest ciekawe, dlaczego dwa kozły od tego ludu. Te dwa kozły pokazują tych wszystkich, którzy mieli się poświęcać i przychodzić do Boga. Jeden nazwany był kozłem pańskim i rzeczywiście został potraktowany zgodnie z celem, dla którego się pojawił, czyli został złożony w ofierze. I to na wzór cielca, a cielec to nasz Pan. Nie będziemy nic tego udowadniali, bo nasz temat inny. Przywołuję tylko te fakty. Więc kozioł pański ofiarowany na wzór cielca, tak jak cielec zwany kozłem pańskim, natomiast ten drugi kozioł, tak samo wzięty od ludu, ofiarowany przez lud na rzecz ofiarowania w przybytku, nawet został przyprowadzony razem z kozłem pańskim i tam czekał na swoją kolejkę, kiedy będzie ofiarowany, ale gdy doszło już do jego ewentualnego ofiarowania, okazało się, że nie był ofiarowany, tylko został wypuszczony. Wypuszczony kozioł, a ostatecznie wypuszczony. Zajrzymy na chwilę do 3 Mojżeszowej 16 rozdziału, wersety 5 i 7. Od zboru synów izraelskich weźmiesz dwa kozły na ofiarę za grzech, jednego barana na ofiarę całopalenia. Dwa kozły na ofiarę za grzech. Takie same. 7 werset. Potem weźmie owe dwa kozły i postawi je przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Do 10 czytamy. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły, jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana i złoży go na ofiarę za grzech. A kozło zaś, na którego padł los dla Azazela, postawi żywego przed Panem, by nim dokonać przebłagania, pojednania lepiej, a potem wypędzi go do Azazela na pustynię. Czyli widzimy, że nie był potraktowany w ten sam sposób, jak ten kozioł pierwszy. Rzucanie losów oznacza, że z boskiego punktu widzenia nie miało znaczenia, który z nich będzie ostatecznie ofiarowany, a który nie. Tak jak Bóg nie wpływa na to, kto z nas będzie wierny, a kto z nas będzie niewierny. On chciałby, żebyśmy wszyscy byli wierni. Ale jeżeli już w ogóle okazuje się, że jedni są wierni, a drudzy nie są wierni, to dlaczego? Dlatego, że Bóg jednych przeznaczył do wierności, a drugich przeznaczył do niewierności? No z pewnością nie. Bóg nikogo nie przeznacza
a szczególnie do niewierności. Wszystkich raczej chciałby, żeby byli wierni, a to rzucanie losów pokazuje, że Bóg nie jest zainteresowany wyznaczaniem tych, którzy mają być wierni, i tych, którzy mają być niewierni, że jest to kwestia człowieka. Z boskiego punktu widzenia jest to przypadek, los. Bo tak, jedni chcą być wierni, a drudzy nie. To było do wersetu 10, teraz jeszcze 15 werset. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu, wniesie jego krew za zasłonę, uczyni z jego krwią, podobnie jak uczynił z krwią cielca, pokropi na ubłagalnię i przed ubłagalnią. Tak został złożony w ofierze kozioł pański. I jeszcze wersety 20 do 22. A gdy skończy obrzęd przebłagania, lepiej pojednywania za świątynię, namiot zgromadzenia oraz ołtarz, przyprowadzi kozła żywego. Położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich, wszystkie ich przestępstwa, którym zgrzeszyli, złoży je na głowę kozła, wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie on na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej. Tamten wypuści tego kozła na pustynię. Zauważmy, że według wersetu 20 Aaron zaczyna zajmować się kozłem, tym Azazela, tym drugim, dopiero po tym, jak skończy pojednywanie za ołtarz. To znaczy, dopiero wtedy, kiedy przypisze za pojednywanie, to nic innego jak przypisywanie człowieczeństwu członków klasy maluszkiego statka zasługi naszego Pana, żeby ich usprawiedliwić w oczach Boga, inaczej Bóg nie mógłby ich spłodzić z ducha i zaprosić do wysokiego powołania, do klasy maluszkiego statka. I dopiero gdy skończy tak, to pojednywanie za ołtarz miedziany na dziedzińcu, który reprezentuje, przedstawia człowieczeństwo tych, którzy Bogu się poświęcali. I to człowieczeństwo nie nadaje się do przyjęcia przez Boga, chyba że Jezus przypisze swoją zasługę człowieczeństwu, tak żeby to człowieczeństwo zostało w oczach Boga na podstawie wiary odnośnych osób usprawiedliwione, no ale usprawiedliwione nie samą wiarą, na podstawie wiary, tylko może dojść do przypisania zasługi naszego Pana, bo bez wiary nie mamy dostępu do tej zasługi. Wiarą mamy do niej dostęp i ona, ta zasługa, nie nasza wiara, bo nasza wiara nie ma aż takiej wartości, żeby nas usprawiedliwiła jako sama w sobie, ale na podstawie naszej wiary, wiara jest tutaj narzędziem, dzięki któremu zasługa naszego Pana może stać się naszym udziałem i to ta zasługa nas w oczach Boga usprawiedliwia. Więc na tej zasadzie to działa. Zatem dopiero gdy został zakończony proces pojednywania ołtarza, czyli kiedy wszystkie jednostki, 144 tysiące członków malczkiego statka, otrzymało przypisanie zasługi naszego Pana, okrywające ich człowieczeństwo, ten ołtarz miedziany, symboliczny, czyli dopiero po skompletowaniu całej tej klasy, 144 tysięcy członków tego ciała, Aaron, kapłan, przeszedł do zajmowania się kozłem Azazela, co umieszcza to coś, to zajmowanie się kozłem Azazela pod koniec żniwa wieku Ewangelii. Bo dopiero pod koniec żniwa wieku Ewangelii zakończył się proces pojednywania ołtarza miedzianego, czyli przypisywania zasługi Jezusa za wszystkich tych, którzy mieli stanowić klasę maluczkiego statka. A teraz trochę biblijnych dowodów na temat istnienia takich osób, i to już od samego początku, czyli od czasów naszego Pana, od czasów Nowego Testamentu. W 1 Koryntów, w 5 rozdziale, znajdziemy opis takiego pierwszego, że tak powiem, przypadku pewnego brata, który był poświęcony, ale nie postępował właściwie. 1 Koryntów 5, 1-5. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego, najwyraźniej macochą. A wyście zbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Zwracam uwagę na cel potraktowania tego brata w taki sposób, jak Paweł zalecał, oddać go szatanowi na zatracenie ciała, żeby zachować ducha, czyli nie wchodząc jeszcze w szczegóły, oddać go w takie warunki, w których jego cielesność, która doprowadziła go do tego, że żył z własną macochą, jak mąż z żoną, żeby ta cielesność jego została zniszczona w nim,
szatan miał być tym pomocny, dlatego oddanie szatanowi. Szatan uzyskuje większy wpływ na taką jednostkę i celem tego było, żeby jego duch, jego nowe stworzenie, którym on przecież był ostatecznie zbawiony. Już nie w tej klasie kapłanów, nie w klasie malutkiego statka, tylko w klasie właśnie utraciwszy koron, do których zmierzamy, prawda, do tej wielkiej kompanii, ponieważ jego charakter nie nadawał się do maluszkiego statka, ale można było go uratować jeszcze przed całkowitą klęską i całkowitą śmiercią. Pierwszy Tymoteusz, pierwszy rozdział, zajrzymy także i tam, żeby zobaczyć podobne sformułowanie Pawła, tak jak jego użył tutaj w przypadku brata z Koryntu. Pierwszy Tymoteusz 1, 19-20. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Znowu mamy tutaj to określenie, oddanie ich szatanowi, bo nie jest podkreślone na zatracenie ciała, jak w poprzednim razem, ale żeby zostali pouczeni, czyli znowu szatan miał ich pouczyć, aby tak, że nie wolno bluźnić. Nie wiem, nie znamy dokładnie, co ci dwaj mężowie bracia głosili, ale zostali potraktowani ostro, pewnie jakieś bluźnierstwa, skoro bluźnili, i zostali potraktowani w podobny sposób, to znaczy ich cielesność, która w nich trwała, którą oni obiecali uśmiercić, której obiecali nie słuchać, tylko pogrążać ją w śmierci jako nieodpowiednią do przyszłego bytu, do przyszłego życia w duchowej naturze, w boskiej naturze, to oni słuchali tego starego Adama, podszeptów ludzkiej natury, swojej cielesności, i ona im podpowiadała, co robić, czego nie robić. I w ten sposób oddawanie, wycofanie się Boga z takich osób, wyłączenie takich osób ze społeczności zborowej, otwierało większą drogę szatanowi, żeby mógł ich jeszcze bardziej dręczyć i dokuczać. Na co Bóg dozwalał w takim zakresie, w jakim było to dla nich korzystne, potrzebne i przydatne. I szatan uzyskiwał do nich większy dostęp. I zawsze ten dostęp szatana do nas jest proporcjonalny do naszej niewierności Bogu. Im bardziej jesteśmy wierni Bogu, im jesteśmy Mu bliżsi, bliżej, tym szatan ma mniej do nas dostępu. Ostatecznie może mieć zero dostępu, gdyby nasza wierność była zupełna. Ale jeżeli nie jesteśmy, no to w takim procencie on na nas oddziałuje. W takim procencie nam dokucza. Bóg pozwala na to dla ostatecznego ratowania takich jednostek i albo zniszczy się w tobie ta cielesność, albo odda się całkowicie tej cielesności, skoro nie potrafiłeś do tej pory sobie z nią poradzić, skoro nie umartwiałeś jej tak, jak obiecałeś. Za chwilę Paweł, bo w innym fragmencie Paweł, do Pawła pójdziemy, za chwilę Paweł nazwie tych braci jako tych, którzy bali się śmierci. To ciekawe stwierdzenie, prawda? Zobaczmy Żydów, list do Żydów 2.15. List do Żydów 2.15. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Tutaj mówi o wyzwoleniu pewnej grupy osób, która bała się śmierci i przez całe życie była w niewoli. O co chodzi? Prawda? Jakiej śmierci? Wiadomo, nie mówi o ludziach tego świata, nie o żołnierzach w wojsku, którzy bali się śmierci i byli w niewoli, bo niekoniecznie każdy, kto się boi śmierci, trafia do niewoli, raczej nie. Zatem mówi tutaj o braciach, którzy powinni być wyzwoleni, a ich lęk przed śmiercią to ich lęk przed zabiciem, śmiercią tego starego Adama, co obiecali w akcie poświęcenia uczynić. I przez całe życie z tego powodu, że bali się uśmiercić tego starego Adama, przez całe życie byli w niewoli. Jakiej? Tegoż starego Adama. To stary Adam, ich cielesność, ich doczesność, ich zmysłowość w dużym stopniu kierowała ich postępowaniem. Co w przypadku dziecka Bożego, które jest spłodzone z ducha i rozwija się na przyszłego członka ciała Chrystusowego, jest przecież niedopuszczalne. Dlatego też oni musieli być odrzuceni, ale żeby ich odrzucenie nie było pełnym na wtórną śmierć, Bóg ratował ich, wyzwalał ich. Tych, oczywiście tylu z nich, ilu się dało, bo nie wszyscy się dało. Klasa, w której śmierci też przecież przez cały czas była. Judasz był pierwszym z tego grona. Zobaczmy teraz kolejny fragment z Nowego Testamentu, Judy, list Judy 22 i 23. Dla jednych, a no właśnie tutaj jest potrzebne dobre, precyzyjne tłumaczenie, nie tak jak ma Biblia Gdańska, która sugeruje zbawianie przez strach. Ci, którzy mają albo mogą sprawdzić sobie w Biblii Gdańskiej, tam jest sugestia,
że trzeba niektórych zbawiać przez strach, strachem. Zupełnie niebiblijny sposób zbawiania. Bóg nie chce nikogo zbawiać strachem i nie proponuje takich metod nikomu, chociaż jak wiemy, chrześcijaństwo nominalne tak do Boga wielu ludzi w przeszłości przyprowadzało. Albo przyjmujesz Chrystusa, albo giniesz. No to przestraszył się i wybrał Chrystusa. Nie o takich naśladowców Bogu chodzi. To nie są żadni naśladowcy, tak przyprowadzeni. Więc poprawne tłumaczenie, Judy 22-23. Dla jednych miejcie litość albo współczucie, kierując się rozsądkiem. Drugich w strachu do zbawienia przeprowadzajcie, z ognia ich wyrywając, łamając nienawiści i szatę splamioną przez ciało. Przeczytam raz jeszcze werset 23, bo to jest ten najważniejszy, to ten, który w Biblii Gdańskiej mówi o zbawieniu przez strach. Inne przykłady też nie wiedzą sobie dokładnie, jak z tym poradzić. Polecamy zwykle kody, które pochwalę, tak, kody. I kody podają do wersetu 23 w przypisach różne inne wersje tłumaczenia i tam można znaleźć jedną z tych, która jest najlepiej, najlepsza. Ale trzymajmy się dosłownie, bo wiadomo, każdy tłumacz próbuje jakoś tam interpretować to, co jest w tekście dosłownym i ta interpretacja wychodzi lepiej lub gorzej. A dosłownie jest drugich w strachu, po prostu drugich w strachu i nic nie wiadomo, o co chodzi, prawda, z tym strachem. Jest to po prostu drugich w strachu do zbawienia przeprowadzajcie, z ognia ich wyrywając, mając w nienawiści szatę splamioną przez ciało. Ci drudzy, ci w strachu, to są właśnie ci, którzy boją się uśmiecać swojego starego Adama. Wcześniej mówił o tym Paweł w Żydów 2:15. Lęk przed śmiercią starego Adama i są w niewoli z tego powodu całe życie tegoż starego Adama. I tych, którzy są w takim strachu, w takim lęku przed śmiercią, przed uśmiercaniem starego Adama, przyprowadzajcie do zbawienia, z ognia ich wyrywając, prawda, czyli wyrywając ich z tego ognia zniszczenia, wtóry śmierci, który im grozi, jeżeli się nie oczyszczą. Mając w nienawiści szatę splamioną przez ciało. To jest właśnie piękny opis. Szata Chrystusowej sprawiedliwości, im udzielona, została przez ciało, ich cielesność, ich ludzkie zmysły splamiona. Przy czym oni tych plam nie oczyszczają, tylko splamili i tak jest. Dodają ewentualnie kolejne plamy. Także ta szata, bielutka początkowo, powoli będzie traciła swój biały kolor. Będzie stawała się szara, a w końcu może stać się bardzo, bardzo ciemna. Dlatego też, tak, mając nienawiści i szatę splamioną przez ciało. Taki jest opis tej grupy, tutaj przez Pawła podany. Bardzo dobrze ilustruje no, problem tej grupy osób. Ulegają cielesności, potrzebom starego Adama, nie uśmiercają go tak, jak obiecali. Ten stary Adam trzyma ich wobec tego swojej niewoli. Często to on właśnie dyktuje, co oni robią, czego nie robią. A najczęściej stary Adam nie podpowiada dobrze. Stary Adam powinien nie mieć żadnego głosu i nie mieć nic do gadania. 1 Koryntów, 3 rozdział. Zajrzymy tam po kolejną porcję informacji na temat tej klasy, tej grupy osób. 1 Koryntów 3, 10-15. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje, każdy niech zaś baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, czy też drzewa, siana i słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Czyli doświadczenia ciężkie, ogniste. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Czyli ci wierni, malutkie statko. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czyli jego dzieło spłonie, jego różnego rodzaju uczynki oparte na cielesności, Bóg ostatecznie zniweczy, zniszczy i w tym zniszczy także jego cielesność. W tym, że proces niszczenia cielesności i grzeszności, jeżeli już jest, że tak powiem, wymuszony, bardziej niż to wynikałoby z zakresu naszego upadku, może doprowadzić do tego, że w procesie niszczenia naszej cielesności sami będziemy zniszczeni, ponieważ nie będziemy chcieli się oddzielić od tej cielesności. W takim przypadku, tak jak zresztą każda osoba, która ma plamę albo plamy na swojej odzieży i chce te plamy usunąć, oczyścić, wyczyścić tą szatę, no to tak czyści intensywnie tą plamę, aż ją usunie. Czasami w trakcie usuwania plamy zrobi się dziura i szata musi być wyrzucona.
lub też czyszczenie jest nieskuteczne i nie ma sposobu na usunięcie tej plamy i trzeba też tą szatę wyrzucić. Takie potrafią być plamy. Malachiasz, nie, może zanim Malachiasz, no tak, Malachiasz, dobrze. Malachiasz, trzeci rozdział, jeżeli idziemy do Starego Testamentu. Tam Malachiasz mówi o powrocie naszego Pana w jego drugim adwencie. No i jest bardzo ciekawy opis, kiedy on mówi o tym, że będziesz synów Lewiego czyścił, czyli znowu pokolenie Lewiego wraca, o którym mówiłem na początku. Tak, pokolenie Lewiego, ostatecznie dwie różne grupy osób, kapłani i pozostali Lewici z różnymi zakresami służb. I gdy Malachiasz 3, 1-3 mówi o powrocie naszego Pana, oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną, potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie, zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów, lecz, i się zaczyna dla najciekawsze, kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia, a kto się ostali, gdy on się objawi, gdyż on jest jak ogień odlewacza, jak łuk foruszników, widzimy elementy czyszczące, jakie towarzyszą naszemu Panu, albo do jakich Pan, nasz Pan jest przyrównany, usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro, tu chodzi o prawdę, może sprawdzić sobie w psalmie 12,7, srebro to w Biblii prawda, a potem jeszcze za chwilę synowie Lewiego są porównani do srebra i do złota. Będzie czyścił synów Lewiego, będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości po tym oczyszczeniu. Ale już widać, że całe pokolenie Lewiego, wszyscy ci poświęcający się wieku Ewangelii od czasów naszego Pana, mieli być po jego powrocie czyszczeni. A w wyniku tego oczyszczenia miały się pojawić dwa szlachetne materiały, złoto i srebro. Czyli znowu widzimy podział ogólnie synów Lewiego, lewitów na tych pokazanych w złocie. Z pewnością złoto to boska natura, materiał znacznie wyższej jakości. No i srebro to ci, którzy byli, mieli, rozwijali gorsze charaktery, bo zbyt długo ulegali cielesności staremu Adamowi, słuchali go za bardzo, w wyniku czego musieli zostać poddani mocnym procesom czyszczenia. Jak się udało ich uratować, stawali się srebrem, już do złota nigdy nie mieli powrotu. Jak się nie udało ich oczyścić, odpadali całkiem na którą śmierć. Objawienie, 7 rozdział, od 9 do 17, mówi o, bardzo szczegółowy opis mamy tejże klasy. Potem widziałem oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, plemion, ludów, języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach. Tu zwracam uwagę, że stali przed tronem i przed barankiem, a nie na tronie nie siedzieli, czyli już jakaś inna klasa niż małżonka naszego Pana, niż malutkie statko, kościół w tym wąskim tego słowa znaczeniu, ponieważ małżonka siada na tronie obok swojego męża, a nie stoi przed tronem, więc znowu widzisz różnica w tych klasach. I wołali głosem donośnym, zbawienie z Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka, a wszyscy aniołowie stali wokół tronu i starców i czterech postaci, upadli przed tronem, twarze swoje oddawali Bogu pokłon, mówiąc: błogosławieństwo, chwała, mądrość, dziękczynienie, cześć, moc, siła Bogu naszemu na wieki wieków. Odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I odpowiedź pada, że panie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Przychodzą z wielkiego ucisku, który w roku 1914 wybuchł i oni w tym, ta klasa wielkich kompanii, po roku 1914 ukazało się w całej swojej pełni. Będziemy do tego jeszcze wątku wracali. Do 17 miałem czytać. Dlatego są przed tronem Bożym, służą mu we dnie i w nocy świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą łaknąć, pragnąć już i nie padnie na nich żadne słońce, ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas, poprowadzi ich do źródeł wód życia i otrze mu wszelką łzę z oczu ich. To są już tutaj oni pokazani jako zwycięzcy, którzy są już w niebie, ale oczywiście stoją przed tronem, a nie siedzą na tronie i mają palmy w swoich rękach, tak, palmy zwycięstwa, w przeciwieństwie do koron, które otrzymało malutkie statko. Jeszcze w objawienie w rozdziale 19, a wreszcie 9, na, tak mamy powiedziane o tym, że napisz, błogosławieni są zaproszeni na weselną ucztę baranka, życzę do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Czyli mamy tu znowu ich, tą samą grupę pokazaną jako tych, którzy są zaproszeni na ucztę weselną baranka, są gośćmi na tejże uczcie.
Tutaj jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tych palm i do tych koron. Maluczkie statko w nagrodę za wierność otrzymało koronę życia, czyli nieśmiertelność w boskiej naturze, najwyższa nagroda z możliwych, jakie Bóg może udzielić, i dlatego nazwana jest koroną. No, coś większego może być od korony, czyli od stanowiska króla. Natomiast wielka kompania, jak to czytaliśmy, tak, otrzymała palmy i stoi przed tronem. Gdybyśmy porównali, tak, objawienie 19:9 nazwało ich gośćmi, a nie panną młodą, tylko gośćmi na weselu panny młodej, a Psalm 45 nazywa ich w sposób podobny, znowu jako ci, którzy się pojawiają tam jako goście, towarzyszące osoby, a nie główni goście, nie panna młoda, która wychodzi za mąż. Psalm 45, 11 do 16. Mamy tutaj piękne wezwanie, ogólnie znowu do naśladowców naszego Pana z Jego Ewangelii. Słuchajże, córko, spójrz na kłoń ucha, zapomnij o ludzie swoim i domu ojca swego. Tak, zachęcanie, właśnie, zapomnij o tym, co ludzkie, o tym, skąd wychodzisz i przyjdź do mnie, tak? A zapragnie król piękna twojego, tym królem jest Jezus, o nie, no, maluczkie statko miało być jego małżonką, pokłoń mu się, bo on jest panem twoim, córka Tyru przyjdzie z darami, tobie złożą hołd najbogatsi z ludu, córka królewska jest cała obciążona perłami, a szata jej złotem utkana, to oczywiście maluczkie statko, tak pięknie wygląda. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla, a za nią kto? Panny, przyjaciółki albo towarzyszki jej prowadzone są do ciebie, i tak dalej. Czyli tam znowu w psalmie są oni pokazani jako ci, którzy towarzyszą pannie młodej, ale nie są panną młodą. Znowu odróżnienie między tymi dwoma grupami. W niebie jedni i drudzy, ale zupełnie inna ranga. A w Rzymian 8:37, też jest ciekawe określenie, i też dlatego chciałbym się do tego odwołać. Rzymian 8:37 możemy przeczytać. Kim? Bo ci są z palmami, tak? Mówiliśmy, mają palmy zwycięstwa, nie korony, tak jak maluczkie statko. A Rzymian 8:37 nazywa o tych wiernych, tylko tego nie widać w polskich przykładach, bo gubią przykłady, to coś, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował, tak mówi Biblia Warszawska. W żadnej innej nie znajdziemy porządnego tłumaczenia, dokładnego, tylko w kodach oczywiście. I tam możemy przeczytać, że to zwyciężamy, to tak naprawdę w grece jest oddane słowem hipernikomen. Nikomen to zwyciężamy, a tu jest hipernikomen, a każdy wie, co to są hipermarkety i czym się hipermarket różni od marketu. Prawda? Hipermarket to nawet większy niż supermarket. Już supermarket jest większy od marketu, a hipermarket jest jeszcze większy. To grecki przedłożony, ten grecki przedrostek hiper mamy, bo Paweł tutaj napisał, że ale w tym wszystkim hiper zwyciężamy, czyli zwyciężamy bardziej niż zwyciężamy. W ten sposób pokazana jest wierność maluczkiego statka. Wielka kompania zwyciężyła. Palma jest dowodem zwycięstwa, ale jest to zwycięstwo innego rzędu, niższego rzędu, niższej rangi niż w przypadku maluczkiego statka. Maluczkie statko w bardziej niż zwycięża. Hiper nikomen. Mateusz 25 rozdział, przypowieść o 10 pannach, nie będę czytał, bo znamy, oprócz tego to tylko przywołuje hasła, ale ta przypowieść Mateusza 25 o 10 pannach, prawda, pokazuje pojawienie się tej klasy jako odrębnej od maluczkiej osadka w czasach końca, bo znowu one wszystkie te panny czekają na powrót naszego Pana, na jego drugi powrót. Pięć się orientuje, kiedy on wraca, bo czuwają, bo są wierne, bo są maluczkim statkiem. A pięć, co prawda nazwanych głupimi, ale to nie oznacza, że oni nie są ludem Bożym, bo są pannami, to znaczy też są poświęconymi jednostkami, a ich głupota po prostu tylko wynika z tego, że nie są tak wierne, nie są tak oddane, nie są tak poświęcone Bogu, nie żyją Biblią, duchem prawdy, tylko ulegają w dużym stopniu do cielesności. To jest problem tej klasy. Uleganie cielesności i nic z tym nie robienie, aż Bóg się za nich weźmie i zmusi do tego, do czego początkowo sami się zobowiązali. Wobec tego mamy tą przypowiedź o tych 10 pannach. I to na co chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że drzwi zostały zamknięte, drzwi do maluczkiego statka zostały zamknięte w czasie, gdy głupie panny, ta właśnie wielka kompania, czyli utracicze koron, poszły do sprzedawców. Po co one tam poszły do tych sprzedawców? No po oliwę. A oliwa to nic innego jak Duch Święty.
i zostały odesłane do sprzedawców, czyli do czasu ucisku, do tego dodatkowego ognia, który miał im się, gdzie mogli kupić, prawda? W zamian za wierność w trudnych warunkach doświadczenia, kiedy oddani zostali w ręce szatana w większym stopniu niż było to konieczne, mieli się nauczyć, nabyć oliwy. Nazwane to jest sprzedawcą, bo to jest takie kupowanie, prawda? W zamian za twoją, za naszą wierność, trzymanie się Boga, gdy znajdziemy się w ciężkich warunkach, możemy sobie kupić Ducha Świętego, tąże oliwę. I wtedy możemy zrozumieć więcej niż wcześniej, niż bez tej oliwy. Możemy uzupełnić brakującego Ducha Prawdy, charakteru. To właśnie ten brakujący Duch Prawdy, charakteru sprawił, że oni nie zauważyli powrotu Jezusa. Nie byli gotowi mi do wejścia do głównej klasy, wtedy kiedy nasz Pan powrócił. Zauważmy, że gdy drzwi zostały zamknięte, podczas gdy one poszły w ucisk kupować te rzeczy, to potem, jak już napobiły trochę tej oliwy i coś zrozumiały, to przychodzą i domagają się otwarcia. I mówią: Panie, Panie, otwórz nam. Wiemy o tym, że Pan powiedział, że ich nie zna. Oczywiście nie, że ich nie zna w ogóle wcale, bo przecież to były panny poświęcone, głupie, ale panny. Czekały na jego powrót początkowo, tylko nie miały oliwy w wystarczającej liczbie. I gdy wracają spóźnione, bo po zamknięciu już drzwi, i mówią: Panie, Panie, otwórz nam, o nich nie zna jako członków tej najwyższej klasy maluszkiego statka. To bardzo dobrze pokazuje, że miało tak być, że po zamknięciu drzwi do maluszkiego statka, po zakończeniu wybierania tej najwyższej klasy, mieli być tacy, którzy twierdzą, że drzwi są otwarte. Żądają od Pana, żeby te drzwi im otworzył. A przecież od ustania wysokiego powołania w roku 1881 minęło tyle lat. Jakże to możliwe, aby jeszcze ktokolwiek był spładzany z ducha dzisiaj, wczoraj, czy nawet kilka lat temu. I jeszcze pierwszy Piotra, 4 rozdział. Chciałbym też przywołać. Pierwszy Piotra, 4 rozdział, a wersety od 14 do 18. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, złodziej, złoczyńca albo człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej ty imieniem wysławia Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec nieposłusznych Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież są? To mamy bardzo fajny fragment biblijny, który bardzo wiele rzeczy nam mówi, gdybyśmy chcieli się przyjrzeć mu i wyciągnąć te lekcje. Mamy tu mowę o domu Bożym, wszystkich poświęconych, którzy do Boga przychodzą w Ewangelii. Tym samym stają oni na próbie do życia. Sąd zaczyna się od domu Bożego, tak tu Piotr pisze. Powszechne jest złe zrozumienie sądu, a sąd to nic innego jak próba do życia. Jeśli chcemy żyć wiecznie, to musimy stanąć na sądzie, na próbie do życia. Czy to w tym życiu, czy po zmartwychwstaniu w przyszłości. I nikt inaczej życia wiecznego nie otrzyma, jeśli nie przejdzie wcześniej sądu. Więc nie ma się co bać sądu. Trzeba się tylko bać, żeby na tym sądzie zasłużyć sobie na życie wieczne. A sądu się nie ominie. I tutaj mówi, że ten jest sąd. I potem mówi, gdy mówi o tym sądzie, że się zaczyna od ludu Bożego, to potem mówi, a jeśli zaczyna się od nas, czyli od ludu Bożego, tych z domu Bożego, to jaki już będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? Ma na myśli nadal cały czas lud Boży. Nie ma na myśli tych, którzy nie są ludem Bożym w dzisiejszym życiu i że dla nich jakieś szykuje tutaj wielkie, nie wiem, katusze, wieczne męki, wtórna śmierć czy cokolwiek. Mówi o tym, jak skoro jesteśmy na sądzie, to jaki będzie koniec tych nieposłusznych z nas, którzy jesteśmy na sądzie? I potem mówi o trzech grupach. W wersecie 18 wymienia trzy grupy: sprawiedliwy, bezbożny i grzesznik. I mówi, że sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia. Ma na myśli maluczkie statko, które z trudnością zwycięża, no bo to są jednak ludzie grzeszni i upadli, ale zwyciężają. To bezbożny, bo pod bezbożnikiem ma tych, którzy całkowicie przegrywają, idą na wtórną śmierć, tak jak Judasz, bezbożny, a i grzesznik. Grzesznik to ten, który ulega grzechowi bardziej niż byłoby to konieczne. Bardziej niż na przykład bracia z maluszkiego statka, którzy do tego stopnia nie ulegali swojej własnej grzesznej naturze, chociaż takimi samymi grzesznymi byli, ale tak jak Paweł pisał, że swoje ciało
kontroluje, w niewolę bierze, podbija, żeby innym każąc, głosząc, sam nie był odrzucony. Zdając sobie sprawę, że jeżeli nie będzie swojego ciała podbijał, ujarzmiał, zniewalał, uśmiercał, żeby nie miało nic do gadania co do tego, co on robi w życiu i czego nie robi, no to odpadnie. Nawet on, Paweł. Nasz Pan też tak samo był zagrożony w przypadku niewierności Bogu takim samym końcem. Zatem ten grzesznik to jest właśnie ta wielka kompania. To są ci utraciwsze korona, zwani grzesznikami. Zresztą Jakub, i to będzie ostatni fragment, jaki zacytuję, Jakub też nazywa ich w podobny sposób. Zajrzyjmy do Jakuba, do jego rozdziału 5, wersety 19 i 20. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, znowu zobaczmy, zboczy od prawdy. Czyli jest w prawdzie, idzie, ale coś nie jest tak. Zbacza od prawdy. Znowu opis tejże klasy. To niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika, i nazywa go grzesznikiem, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci. Od jakiej śmierci? Adamowej śmierci? Przecież wszyscy śmiercią Adamową umierają. On już wybawi go od duszy jego od śmierci tej wtórej, która by go ewentualnie czekała, gdyby po poznaniu prawdy, po ruszeniu za Jezusem, stał się takim drugim Judaszem. Judasza dusza nie będzie uratowana od śmierci, nasz Pan to jednoznacznie powiedział. Jego czeka ta wtóra, ostateczna śmierć, z której nie ma powrotu. Więc wybawi, kto by tego grzesznika zawrócił z jego błędnej drogi, wybawi jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Więc znowu pokazuje ich zbaczanie z pewnych z dróg prawdy. I teraz ratujcie, ktokolwiek z was wyratuje takiego kogoś, to ocali jego istnienie. Owszem, już nie będzie nigdy w malutkim statku, jest utraciuszem korony, ale będzie mógł zachować życie. Tak jak tam wcześniejsze fragmenty również o tym mówiły, będzie zbawiony tak jakby przez ogień, prawda? Szatan, dać go szatanowi na zatracenie ciała, na zabicie w nim tej cielesności, żeby uratować jego istnienie. Na niższym poziomie, bo niższym, ale wciąż będzie żył. No i w niebie, w jego kompanii. Takie osoby istniały od początku wieku Ewangelii. Ale były to tylko pojedyncze przypadki, tu i ówdzie, bo i maluczkiej ostatka było bardzo, bardzo niewiele przez cały okres wieku Ewangelii. Sytuacja co do liczbowej ilości prawdziwego, poświęconego ludu Bożego zaczęła zmieniać się w XIX wieku. Był to czas przygotowania na żniwo wieku Ewangelii. Wtedy wielu otwarcie i publicznie zaczęło interesować się Bogiem i Jego planem. A sprzyjały temu różne idee wolności, tolerancji religijnej, koniec prześladowań za poglądy religijne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, i to zachęcało znacznie większą liczbę osób do podejmowania poświęcenia się Bogu. Często ci ludzie poświęcali się, nie będąc do końca świadomi, czym jest wąska ścieżka. Że nie jest łatwa i niewielu ją znajduje, a jeszcze z tych wśród tych, którzy ją znajdą, niewielu dojdzie nią do końca, szczęśliwego końca. W przeszłości, gdy poświęcenie Bogu kosztowało dużo, bo kosztowało prześladowania, kosztowało często utratę życia, bardzo nieliczni się na to decydowali. Na prawdziwe poświęcenie się Bogu i pójście za Nim, a ci, którzy się decydowali, wiedzieli, co robią i byli gotowi na to, co ich z tego powodu czekało. Więc nie odpadało aż tak wielu. Ale w warunkach bardziej sprzyjających wolności, tolerancji, swobód różnego rodzaju, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, a przecież tam ruch paruzyjny się rozpoczął, to było miejsce przez Boga przygotowane na to, żeby Jezus po drugim adwencie stamtąd wysyłał prawdę drugiego adwentu na cały świat. Bardzo wielu się poświęcało, znacznie więcej niż wcześniej, było to przecież żniwo wieku Ewangelii, podsumowanie całego zasiewu wieku Ewangelii. No i odpadanie, liczba odpadających była znacznie, znacznie większa, także ostatecznie ukształtowały się z nich wyraźnie widoczne odrębne klasy, grupy. Bratuszel początkowo spodziewał się, że wielka kompania zostanie zbawiona do poziomu duchowego do roku 1914, w okolicach roku 1914, i że będzie gotowa do odegrania swojej roli w królestwie do błogosławienia ludzkości. Na przykład w trzecim tomie parauzyjnym pod tytułem Przyjdź Królestwo Twoje na stronie 364 napisał: pamiętajmy, że ów kres czasu, 1914 rok, może oznaczać nie tylko dopełnienie wyboru, próbę i uwielbienie całego ciała Chrystusowego, ale i oczyszczenie szerszego ogółu poświęconych wiernym, którym z powodu strachu i słabości ducha nie udało się złożyć Panu przyjemnej ofiary,
i w mniejszym lub większym stopniu skalali się ideami i metodami działania tego świata. Część z nich jeszcze przed końcem tego okresu wyjdzie zwycięsko z wielkiego ucisku i powołuje się na objawienie 7.14, które dzisiaj czytaliśmy, że oto są ci, którzy idą, wychodzą z ucisku wielkiego. Jednak Bradusel, gdy rok 1914 się zbliżał, to 10 lat wcześniej, w 1904 roku, zrozumiał, że w roku 1914 ucisk dopiero się zacznie, a nie, że się wtedy skończy, jak wcześniej sądził, widząc tą datę w chronologii biblijnej. Wiedząc też, że szczególnym okresem rozwijania i wyzwalania tej klasy jest czas ucisku, czyli czas od roku 1914, zaczynający się w roku 1914, zrozumiał też, że Wielka Kompania nie może być wyzwolona wcześniej, tak żeby na rok 1914 była gotowa, że dopiero rozpocznie się ten proces. No i tak też się stało. Zamiast wyzwolenia, 3 lata później, w roku 1917, nastąpiło rozdzielenie Wielkiej Kompanii od malutkiego statka, a mówiąc obrazem typu, rozdzielenie Elizeusza od Eliasza. Po czym Wielka Kompania zaczęła dzielić się na kolejne grupy, odpowiadające trzem synom Lewiego, Kehatyci, Meraryci, Gerszonici i potem dalszym ich potomkom. Obecnie ta cała klasa Wielkiej Kompanii jest już zbawiona i jest już w niebie. Pamiętajmy, że była to klasa spłodzona z ducha, a ogólne wysokie powołanie zakończyło się w roku 1881. Co nie znaczy, że nie było już żadnego spłodzenia z ducha później, ale ogólne wysokie powołanie, czyli każdy, kto się poświęca, był spłodzony z ducha, trwało do roku 1881. Potem zostało wstrzymane to ogólne spłodzenie z ducha, ponieważ był już komplet 144 tysięcy osób, które zostały spłodzone z ducha. Wobec tego trudno, żeby Bóg spłazał ponad tę liczbę, oczekując później, że niektórzy odpadną, utracą koronę i jakoś to będzie, tak? Że zejdziemy do 144 tysięcy. Więc logiczne jest, że po osiągnięciu tej liczby Bóg przestał wszystkich spłacać z ducha, którzy się poświęcali. Nawet jak się poświęcali, nie byli spłodzani z ducha. A każde ewentualne nowe spłodzenie z ducha, które miało miejsce po roku 1881, miało miejsce tylko wtedy, kiedy ktoś okazał się niewierny i stracił koronę. Wtedy z grona już poświęconych osób, ale jeszcze nie spłodzonych z ducha, Bóg spłacał z ducha taką liczbę osób, które ile się koron zwolniło, przy czym spłacał tych najbardziej gorliwych wśród już poświęconych. Wybierał tych, którzy mieli najdłuższy staż, największe osiągnięcia, największe predyspozycje do tego, żeby odnieść zwycięstwo i tych spłacał z ducha w liczbie zwalniających się albo traconych koron. To bardzo dobrze możemy zauważyć w jednej z przypowieści naszego Pana, w Mateusza 20 rozdziale od 1 do 16, nie będę czytał, ale tylko lekko do niej nawiążę. Mamy tam opisanego gospodarza, czyli Boga, który aż 5 razy wychodzi, zaczyna wcześnie rano i potem co parę godzin, wychodzi do i szuka pracowników do winnicy. Co to znaczy, że wychodzi i szuka pracowników do winnicy? To znaczy, że wśród pracowników na winnicy, wśród tych 144 tysięcy pojawiały się braki. Jak wiemy, w okresie paruzji, po powrocie naszego Pana, były liczne przesiewania, które przechodziły przez lud Boży okresu paruzji, które doprowadzały wielu do upadku, do oddalania się od prawdy, do zaprzeczania prawdzie i zwalniały się dosyć liczne korony. Przy czym ogólne wysokie powołanie było już zakończone, wobec tego trzeba było dodatkowo zapraszać co pewien czas, co parę godzin, kolejne osoby, żeby zajęły miejsca tych, którzy okazali się niewierni i utracili swoje korony. Czyli innymi słowy, trzeba było uzupełnić zwolnione korony, utracone korony, tak żeby liczba koron cały czas wynosiła 144 tysiące. Działo się to przez ogłaszanie dodatkowych powołań w celu uzupełnienia tej liczby. O tym jest ta przypowieść z 20 rozdziału Mateusza 1-16. Inaczej Bóg by nie szukał dodatkowo, gdyby wysokie powołanie było w toku, tak jak nie szukał w jego Ewangelii, gdyby wysokie powołanie było w toku, żadnych dodatkowych powołań co parę godzin, czyli co ileś lat okresu paruzji przecież nie dokonywał. Także objawienie 7 rozdział dowodzi, że do roku 1914, do wybuchu I wojny światowej, całe malutkie statko zostało popieczętowane na czołach. Całe, tam jest ta liczba wymieniona, nie będziemy tak, objawienie 7, 1 do 4, można sobie zajrzeć, albo się, kto zna dobrze, to wie, bez zaglądania.
Jeżeli do tego roku, do wybuchu w I wojnie światowej, do tych wiatrów, które były tam powstrzymywane, żeby za wcześnie nie zaczęły wiać, aż popieczętujemy liczbę pełnych 144 tysiące, to z tego wynikało jednoznacznie, że po roku 1914 nie miało być już żadnych nowych spłodzeń, bo padła liczba i wiatry były wstrzymywane, aż ta liczba zostanie kompletnie osiągnięta. Wielka kompania przebywała na Ziemi nieco dłużej niż malutkie statko, ale tylko nieco dłużej. Dlaczego? No bo nie, tak jak już wspomniałem, nie było specjalnego oddzielnego powołania do Wielkiej Kompanii. Bo gdyby było, to może by była dużo, dużo dłużej. A Wielka Kompania to było jedno powołanie do malutkiego statka. I gdy poszczególne jednostki okazywały się niewierne i traciły korony w ramach jednego powołania do malutkiego statka, ukształtowywała się, powstawała taka klasa. Ale nie było oddzielnego powołania, czyli można było powiedzieć, że Wielka Kompania to taki produkt uboczny z powołania do malutkiego statka. I tylko tak długo mogła ona się kształtować, jak długo Bóg powoływał, spładzał z ducha do malutkiego statka nowe jednostki i niektóre z tych jednostek traciły korony i stawały się częścią klasy Wielkiej Kompanii, utraciwszy koron. Więc jest logiczne, że z chwilą, kiedy Bóg skończył spładzanie jakichkolwiek jednostek do malutkiego statka, bo mam już komplet wiernych, 144 tysiące, których nie trzeba było uzupełniać, no to i tak Wielka Kompania otrzymała kres swojego istnienia, ponieważ już nie było, nie miało być żadnych nowych spłodzeń z ducha i żadnych nowych utracuszy koron. Nie było oddzielnego powołania do Wielkiej Kompanii. Bóg takiej klasy nie chciał. Ta klasa pojawiła się tylko w wyniku wielkiej dobroci Boga. Miłosierdzia Boga, który tych częściowo niewiernych chciał ratować przed pójściem na którą śmierć. Psalm 107:10 mówi na przykład o nich, że siedzieli w cieniu śmierci. To siedzenie w cieniu śmierci to jest siedzenie w cieniu wtórej śmierci. Ich zbawienie jako klasa następuje po żniwie wieku Ewangelii, po roku 1914. Można sobie zajrzeć do Jeremiasza 8:20, gdzie mamy napisane, gdzie pewna grupa osób mówi: lato się skończyło, żniwo się skończyło, a my nie jesteśmy zbawieni. Czyli lato, okres siania, żniwo, koniec wieku Ewangelii. Rok 1914 przychodzi w czas ucisku, pokazywany w Biblii jako zimą. Pamiętamy, jak Jezus mówił, żeby wasza ucieczka nie była w zimie albo w sabat, bo to oznacza waszą niewierność, odpadnięcie z tej klasy. Jeżeli wy uciekacie, ratujecie się, jesteście zbawiani w zimie. W żniwie powinniście być zebrani. Rośniecie w lecie, jest żniwo, ja was zbieram, jako tą dojrzałą pszenicę. Ale jeżeli wy jesteście niedojrzałą pszenicą, kiedy ja w żniwie przychodzę i pszenicę chcę zebrać, a wy niedojrzała, wy się nie oddzielacie od tych strąków, w których rośliście, wy jesteście jeszcze za bardzo cieleśni, macie dużo cielesności, wy jesteście niedojrzali, no to ja muszę was przedłużyć, wasze rośnięcie poza żniwo, w warunkach zimowych, w warunkach ociski was zostawię. Może niektórzy z was dojrzeją w tych mniej sprzyjających warunkach po okresie żniwa. Na to można byłoby opowiedzieć, dlaczego nasz Pan przestrzegał przed tą zimą. Nie sądzimy chyba, że nasz Pan z powodu niskich temperatur albo dużych opadów śniegu przestrzegał swój lud przed zimą? Chyba nikt w to nie wierzy. Podobnie, gdy mówił o sabacie, nie miał na myśli tego siódmego dnia tygodnia, tylko wiek tysiąclecia. Chociaż nie ma już na ziemi nikogo ze spłodzonych z ducha, a tym samym nie ma nikogo z Wielkiej Kompanii, wciąż istnieją winnice założone przez różnych wodzów tej klasy, którzy idąc za głosem cielesności, porozbijali lud Boży z czasu paruzji na mniejsze lub większe jego odłamy. W czym są bardzo podobni do swoich poprzedników z utraciwszy koron na początku wieku Ewangelii. Bo co się stało po odejściu naszego Pana i po zaśnięciu apostołów? Ambitne jednostki, nie do końca uśmiercające swojego starego Adama, zaczęli rozbijać chrześcijaństwo. Bo każdy chciał uszczknąć dla siebie jak największą część naśladowców, jak największe szacunek, chwałę, uznanie, sławę, potem bogactwo, z tym się zaczęło wiązać, bo w końcu religia chrześcijańska stała się państwową w IV wieku w imperium, tak, chylącego się ku upadkowi Rzymu. Zatem nastąpiło rozbijanie i właśnie to oni porozbijali, tacy bracia, stając na częściowo niewierni, częściowo ulegający swojej cielesności, zamiast trwać w jedności wokół Chrystusa i Jego nauk, wymyślali błędy,
który mnie pociąganie. Zresztą Paweł napisał, dziś tego dzisiaj nie cytowałem, ale mówi, że pomiędzy was staną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, żeby pociągnąć za sobą uczniów. I to nie tylko mówił, że wyjdą te wilki, wyjdą z zewnątrz, ale z pomiędzy was. No to zwracał się już do swoich współbraci, wiedząc, znając boski plan, że tak będzie, że tak miało być. Zatem i tak samo się zrobiło w Paruzji. W ambitne jednostki, utracusze korony, porozbijali piękny ruch paruzyjny na większe lub mniejsze jego odłamy. Większość z tych rozbijanych po Paruzji zakończyła już dzisiaj swoje istnienie, bo zakończyłyby swoje istnienie wraz ze śmiercią wodza lub wodzów, którzy je potworzyli, bo niektóre były bardzo, bardzo malutkie. Ale są też takie, które istnieją do dzisiaj. Poparuzyjne grupy religijne, które mają jedną wspólną cechę, jako że zostały założone przez utraciuszy koron, przez tych, którzy ulegali swojej cielesności i szli za takim czy innym błędem, bo ich wspólną cechą jest odrzucanie większych lub mniejszych zarysów praw drugiego adwentu, tak jak ich poprzednicy z początku wieku Ewangelii odrzucali prawdy pierwszego adwentu, postawione przez naszego Pana i apostołów i stworzyli całe to nominalne chrześcijaństwo, które widzimy wokół siebie, to ich podobni do nich utraciusze koron poparuzyjni to samo zrobili z ruchem paruzyjnym. Porozbijali go na większe lub mniejsze odłamy, odrzucając prawdy drugiego adwentu, a także wprowadzając niebiblijne zasady organizacji ludu Bożego, które najczęściej można sprowadzić do tego, że odbierane są prawa zborom i jednostkom w tych zborach na rzecz różnych ciał kierowniczych, wodzów i tak dalej, odnośnych ruchów, denominacji, sekt i tak dalej. Na przykład wprowadzają do ludu Bożego organizacje, kanały, przewody, ciała, przez które Bóg rzekomo podaje prawdę na czasie. Podczas gdy wszelkie organizacje, jeśli nawet by miały istnieć, miały tak jak za czasów brata Russella w Paruzji istniały, to istniały tylko i wyłącznie do celów finansowych, gospodarczych, jako sposób prowadzenia pracy z uwagi na prawo świeckie. Gdyż inaczej nie mieliby prawa nic wydać, na przykład książek, czasopism, wysyłać je, no bo nie byliby zarejestrowani, byłoby to nielegalne, więc trzeba było zgłosić jakąś działalność gospodarczą polegającą na propagowaniu literatury biblijnej albo jakąś fundację, która by tym się zajmowała, bo inaczej nie mogliby w ogóle działać. Ale do podawania prawdy nie było w czasie paruzji używane żadna instytucja, którą Bradusza nawet stworzył, żadne ciało, którym się posługiwał, tylko on sam, w pojedynkę, jako jednostka, którą Pan używał. Bóg zawsze podaje prawdy przez wybrane przez siebie jednostki. Żadne ciała, żadne grupy, ani nic temu podobnego. Znaczy zajrzeć sobie do objawienia pierwszego rozdziału i poczytać, co tam pisze o gwiazdach, które nasz Pan trzymał w swojej prawej ręce. Co jeszcze? Jakie jeszcze pozostałości mamy po tych ambitnych jednostkach, które porozbijały ruch prawdy po Paruzji? Odbierają członkom poszczególnych zborów prawa do wyboru własnych starszych, którzy są wybierani poza zborem i przewożeni w teczkach. Dokładnie tak samo, jak to robi robią to księża, albo jak robią z księżami w kościele katolickim. Parafianie, którzy należą do takiej czynnej parafii katolickiej, czasami przez długie lata nie są w stanie pozbyć się danego księdza, nawet jeśli okazuje się on pedofilem, cudzołożnikiem, karierowiczem, materialistą, alkoholikiem, przestępcą, czymkolwiek by tam mamy całą maść, prawda, plejadę wszystkich przestępstw, cały przekrój wśród tych ludzi. Bo nie mogą, chodzą do biskupa, proszą, piszą pisma latami i nic nie mogą zrobić. Bo w niebiblijnej organizacji nie mają do tego prawa. To prawo zostało im odebrane. Choć Bóg to prawo im dał. Nie będę czytał, ale odwołam się do Dziejów Apostolskich 14:23. Tam jest użyte, jak starsi zborowi byli wyznaczali. Jest tam greckie słowo heirotoneo. W Grece jest. Znaczy wybrać przez wyciągnięcie albo podniesienie ręki. I tak starsi byli w zborze stanowieni metodą heirotoneo, przez podniesienie ręki, czyli głosowanie członków zboru. Tak apostołowie wybrali starszych w poszczególnych zborach, które zakładali. Taką pozostawili im zasadę. Tak sobie wybierzcie starszych. Ale nie wszyscy dzisiaj respektują tą biblijną zasadę i lepiej przywieźć starszego z góry i on będzie pilnował porządku na dole. A jak ktoś nie będzie na dole zgodnie z górą, z życzeniem góry, no to wyrzucimy. Jaki problem? Tak jak niegdyś Kościół katolicki głoszą niektóre z tych grup, dzisiaj konieczność nawrócenia wszystkich w tym życiu, bo w przeciwnym wypadku podobno czyha na nich która śmierć. Tak jak kiedyś piekło wieczne męki
Tak w piekle ich czyhały, tak teraz taki pewien postęp się zrobił, że która śmierć, lepiej w sumie która śmierć, bo przynajmniej nie będzie taka osoba cierpiała, niż wieczne męki, gdzie są cierpienia wieczne, zachowanie życia, żeby cierpieć. Troszeczkę wyższy poziom błędu, bo już się uśmierca takiego człowieka, ale na zawsze. Tylko dlatego, że w tym życiu nie usłyszał o Jezusie albo o jedynej prawdziwej religii, bo podobno nadal takie są. Albo odsuwają na drugi plan rozwijanie charakteru, zastępując to działaniem, służbą, aktywnością, zwykle usilnym propagowaniem własnych błędnych nauk, co w przypadku faryzeuszy Jezus ocenił bardzo, bardzo krytycznie. I to przeczytam. Mateusz 23, 15. Chwalili się faryzeusze tym, że chodzą, głoszą i czynią nowych prozelitów. I nasz Pan powiedział im, że biada wam. Nie dlatego, że głosicie, tylko dlatego, że głosicie błędem. Lepiej w ogóle nie głosić, niż głosić błędem. I pod błędem rodzić dzieci Boże. Mateusz 23, 15. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła. No i tutaj mamy nieprawidłowe tłumaczenie w Biblii Gdańskiej, nie, warszawskiej w tym przypadku. Mamy tam powiedziane, że czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. I wszystkie inne przykłady sobie też z tym nie radzą. Dwakroć gorszym niż wy sami. Nie czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami, bo jak to jest możliwe? Dlaczego ktoś, kogo ja przyprowadzę do mojej religii, do mojego wyznania, ma być 2 razy gorszy ode mnie? To jest nielogiczne, prawda? Powinien być najwyżej taki sam jak ja. A dlaczego akurat 2 razy gorszy? I to, że wszyscy mieliby być 2 razy gorsi, ci nowi. Niedokładność tłumaczenia. Powinno być, czynicie go synem piekła dwakroć jak wy sami. To dwakroć, czyli pod dwoma takimi samymi względami, bo sami jesteście synami piekła pod dwoma względami. I jak chodzicie, obchodzicie morze i ląd, żeby pozyskać jednego nowego współwyznawcę, no to czynicie go takim samym, jak sami jesteście. Pod dwoma względami. Dwakroć jak wy sami. Pod dwoma względami, pod takimi i wy jesteście synami piekła. Czyli macie fałszywe nauki na mój temat i fałszywe praktyki, które propagujecie. No i jak go wciągniecie, on się da to wciągnąć, uwierzy wam, no to jest taki sam jak wy. Pod tymi dwoma względami wierzy w fałszywe nauki na mój temat, na przykład o moim charakterze, o moim planie, jak również kieruje się fałszywymi praktykami, na przykład w swoim zborze, do którego zostanie przez was wprowadzony. O, poza tym takie ustawienie priorytetów dziecka Bożego, że działalność, służba, głoszenie jest ważniejsze niż rozwijanie charakteru, a to jest nieprawda, rozwijanie charakteru. Paweł napisał w 1 Koryntian 13, co to by było, ile za rzeczy on mógłby mieć, ale gdyby nie miał miłości, to jest mu to wszystko bezużyteczne. Ale to nie. Taki prawdziwy biblijny punkt widzenia nie jest niekorzystny, bo ludzie nie będą działać dla dobra wspaniałej ludzkiej organizacji, a nie będą aktywni, niech nowych członków szukają. Wobec tego głosi się, że charakter jest na drugim miejscu, że praca charakteru nad charakterem nie jest tak bardzo ważna, że stawanie się w podobnym charakterze do Jezusa to nie jest to najważniejszą rzeczą. Najważniejszą rzeczą jest aktywność, czyli zbawienie przez uczynki. To, które na przykładzie zakonu Żydów Bóg wykazał jako nieskuteczne. Nikt się nie zbawi przez żadne swoje uczynki. Natomiast może być zbawiony przez rozwinięcie ducha Chrystusowego w sobie. W umyśle, woli i sercu stanie się podobny do Chrystusa. To jest droga do zbawienia. Wszystko inne ma być temu podporządkowane, a nie odwrotnie. Albo badają Biblię w oderwaniu od boskiego planu wobec człowieka, który poznali w paruzji, ale w większej lub mniejszej części odrzucili. Byli znowu dryfować po oceanach błędu w oparciu o jakiś werset albo wersety, które interpretują w sprzeczności z innym wersetem i wcale im to nie przeszkadza, że z tego wersetu wyciągają myśl, której przeczy inny werset albo wersety. Ale im to nie przeszkadza. Nawet jeśli to im na rękę, bo mogą w ten sposób głosić, co im się żywnie podoba. Przy skomplikowaności Biblii i przy ukryciu często przez Boga Jezusa znaczenia w różnych dziwnych sformułowaniach nie do końca jasnych, bardzo łatwo na podstawie jednego wersetu, czy nawet dwóch, wyciągnąć dowolną naukę. Bo dany werset sam w sobie może prowadzić do takiego wniosku, który ktoś głosi. Ale inny werset temu zaprzecza. Ale oni już do tego innego wersetu nie zaglądają. Już udają, że go nie ma, że go nie widzą. On już nie jest im potrzebny. Można go wyciąć z Biblii, najlepiej by tak było zrobić i wtedy by nie było konfliktu między ich interpretacją,
jednego wersetu sprzeczną z innym wersetem. Nie mogąc podać żadnych wyjaśnień na temat licznych typów Starego Testamentu, zaprzeczają w ogóle ich istnieniu. Często te obrazy Starego Testamentu przeczą ich interpretacją, ale oni nie mają na to żadnego wyjaśnienia, nie są w stanie tego obalić ani wytłumaczyć. To mówią, że nie ma w Biblii żadnych typów. Czyli cofają się do okresu sprzed paruzji, gdzie również nie rozumiano typu, bo nie były one na czasie, ale od paruzji te typy biblijne stały się na czasie. O chociażby dzisiaj ofiary pojednania, które o koźle pańskim mówiłem, o koźle Azazela mówiłem, tam jest też mowa o cielcu. Któż to rozumiał przed paruzją? Nikt. Nie wiedział w ogóle, co się kryje pod tym cielcem, dlaczego ten sposób zabicia, ofiarowania, kropienia krwią na ubłagalni. Nic, nic, nic. No i teraz też niektórzy mówią, nic, 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 to wszystko nic nie znaczy. No bo boją się znaczenia. Znaczenie im się nie podoba. No to lepiej powiedzieć, że to nic nie znaczy. Poza tym fałszywymi obietnicami wysokiego powołania zwodzą siebie i innych, że zostali zaproszeni i że inni są wciąż zapraszani do malutkiego statka. Chociaż Bóg przewidział tylko 144 tysiące koron. I jak już mówiliśmy, ogólne wysokie powołanie ustało w roku 1881. A więc jedyne dostępne korony po tej dacie mogą pochodzić tylko od tych, którzy otrzymali je przed rokiem 1881, a następnie je stracili. Zakładając wiek poświęcenia na 18 lat, to takie osoby musiały mieć dzisiaj około 150 lat, żeby być spłodzone przed rokiem 1881, mieć tą koronę przez pewien czas, a następnie ją stracić i może ona do mnie by trafiła. Niemożliwe. By nadal zapraszać do malutkiego statka, do którego ogólny dostęp został zamknięty w roku 1881, tak jak mówiliśmy, to ogólne wysokie powołanie, a w roku 1914 zostały zamknięte już drzwi ostatecznie dla kogokolwiek, gdy ostatnia jednostka wzięła ostatnią utraconą koronę, to żeby uniknąć tego wniosku, zaprzeczają, że w roku 1914 rozpoczął się jakikolwiek ucisk, bo wiedzą, że w objawieniu 7 rozdziale pisze, że zatrzymajcie te wiatry, żeby nie wiały na ziemię, dopóki nie popieczętujemy tak wszystkich 144 tysięcy. Więc wyraźnie tam jest to zestawione, że było to powstrzymywane do czasu skompletowania malutkiego statka. Ale że oni by chcieli, żeby nadal było tam otwarte te drzwi, no to mówią, że nie ma żadnego ucisku. Nie, to dzisiaj ten wesel jeszcze się nie zaczął wypełniać. To nie jest te wiatry jeszcze nadal nie wieją. Nie ma żadnego ucisku i nawet dzisiaj nie ma ich zdaniem żadnego ucisku. Już świat twierdzi, że coś jest nie tak i coś się dzieje na świecie i że los świata, przyszłość świata jest zagrożona, ale dla nich nie ma ucisku. Wprowadzają też nowe chronologie, bardziej dowierzając temu, co szatan podaje przez ludzi tego świata, którzy nie szanują Biblii i nie uważają jej za natchnioną, niż temu, co pokazuje Stary Testament, a brat Russell wyprowadził to stamtąd i pokazał w tomach. Ci z nich, którzy przed śmiercią zdążyli się oczyścić, bo się są zwycięzcy, czytaliśmy z tej klasy, tylko Bóg wie, którzy to są, ale są. Więc ci z nich, którzy przed śmiercią zdążyli się oczyścić ze zmaz ciała i ducha i rozwinęli charakter nadający się do wiecznego życia w duchowej naturze, jeszcze nie pomagają w dziele restytucji rodzaju ludzkiego, czyli wciąż nie wydają owoców, o których mówi Habakuk 3:17, ale pomagają w procesie burzenia królestwa szatana w przygotowaniu na błogosławieństwo restytucji dla całej ludzkości. Wszystko wskazuje na to, że ich służba wieku tysiąclecia to będzie komunikacja, czyli przekazywanie informacji między niebiańską a ziemską fazą królestwa, do czego zostaną użyci przez Jezusa. Na co to wskazuje? Znaczy, co na to wskazuje? W 1 Mojżeszowy 28, w tym wydarzeniu, którego znaczenie oczywiście jest odrzucane przez wielu, mówiąc, to nic nie znaczy. Na przykład w 1 Mojżeszowy 28 Jakub miał sen. Już kończę. Wiem, że już jest czas, żeby kończyć, więc się zbliżam do końca. 1 Mojżeszowa 28, 11, 12 Jakub ucieka. Tak? I w trakcie tej ucieczki miał sen. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, a po niej wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. Taki sen Jakuba. Dla tych, którzy nie rozumieją albo nie chcą poznać prawdziwych nauk Biblii, to nic nie znaczy. Że miał sen i taka drabina była, i aniołowie Boży po tej drabinie chodzili. I to dla wielu nic nie znaczy, mimo tego, że nasz Pan wyraźnie aluzję do tego zrobił. I nawet mało tego, to powiedział, co jest tą drabiną. Czyli podał głębsze znaczenie, antytypiczne znaczenie
tej typicznej drabiny. Uczynił to w Ewangelii Jana 1,51, gdy rozmawiał z Natanaelem. I w ramach tej rozmowy w wersecie 51, tak, Jana 1,51 mówi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego, po Synu Człowieczym. Sen Jakuba, drabina, po której aniołowie chodzili tam i z powrotem, prawda, kursowali między niebem i ziemią. I tutaj mówi, że to będzie Syn Człowieczy, że to na nich to aniołowie będą wstępować. Robi aluzję do tego wstępowania, mówi: Ja jestem tą drabiną. A co ma na myśli? Ma na myśli siebie jako pośrednika między Bogiem a upadłym człowiekiem, całym światem ludzkości. I on będzie tym pośrednikiem i w ramach tego urzędu pośrednika będzie używał Wielkiej Kompanii do przekazywania informacji z fazy duchowej do fazy ziemskiej. A tutaj na ziemi będą obecni tak zwani starożytni godni. A Jakub, któremu ten się sen śnił, był jednym ze starożytnych godnych. I miał ten sen. I dokładnie tak samo o pewnych starcach mówi Joel. Gdybyśmy zobaczyli do Joela, rozdział trzeci, a to będzie w zależności od tego, jaki przekład. No, Biblia Warszawska będzie tam rozdział trzeci, Gdańska 2. Czyli albo w Gdańskiej 2,28, albo Joel 3,1. Potem weleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki będą prorokować, starcy będą mieli sny, młodzieńcy będą mieli widzenia, także sługi, służebnice, weleję ducha. Piękna liczba sześciu klas, na które duch będzie wylany w tych dniach, po tych dniach. Jest bardzo ciekawe, dlaczego w dwóch różnych okresach. I oczywiście dla tych, którzy mówią, że nie ma żadnych typów, to nic nie znaczy, to nic nie znaczy. Po prostu można to wyciąć i wyrwać, żeby nie zajmowało miejsca w Starym Testamencie, a to coś znaczy. I te ci starcy, którzy będą mieli sny, to są właśnie ci starożytni godni. Jednym z nich był Jakub, którzy będą mieli informacje przekazywane z fazy duchowej na fazę ziemską, bo oni będą reprezentować Królestwo Niebiańskie tutaj na ziemi wśród ludzi wieku tysiąclecia. I najwyraźniej wszystko wskazuje na to, że Wielka Kompania będzie do tego celu użyta, wykorzystana, no bo maluszki Sadko siedzi na tronie jako oblubienica, żona baranka. Natomiast zostaje to Wielka Kompania, jedyna druga grupa, która będzie w tym czasie w niebie uwielbiona i będzie w jakiś sposób użyta. Będzie przynosiła owoce, tak jak miała je przynieść na rok 1914, kiedy Bratusław spodziewał się także już początku restytucji i wszystko to miało się wokół tego roku skupić i rozpocząć. To chociaż jest opóźnienie i tych owoców Wielka Kompania nie wydała w roku 1914, to ta klasa, która jest w niebie, wyda te owoce i w przyszłości te owoce się pojawią. W takiej właśnie ich działalności sprzyjającej błogosławieństwu, rozdawaniu błogosławieństw, restytucji całej ludzkości. I na tym ta część dobiega końca. Za tydzień kolejna o kolejnym braku tego, co się miało pojawić, a się nie pojawiła, owoc na oliwie, na drzewie oliwy. Dziękuję za uwagę i na tym naszą część kończymy, a kończymy modlitwą. Boże i Panie nasz, w tej chwili przez imię Twojego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przychodzimy do Ciebie, aby podziękować Ci za dzień dzisiejszy, za te rozważania biblijne, które możemy znaleźć. Możemy znaleźć je zawsze, kiedykolwiek chcemy do nich zajrzeć. Możemy czytać i rozkoszować się Twoim planem, który od czasów paruzji stał się i coraz bardziej staje się dla nas jasny i zrozumiały. Dziękujemy Ci za to, gdyż jest to zaszczyt poznawać tajniki Twojego planu, rzeczy, które zawarłeś w Biblii, które zakryłeś przed mądrymi tego świata, objawiłeś tym, którzy cenią Ciebie, miłują Ciebie i szukają prawdy, nawet jeśli jest ona ukryta i trudno dostępna. Dziękujemy Ci za to wszystko. Prosimy o Twoją opiekę nad każdym Twoim dzieckiem, które gdziekolwiek się znajduje, jak również czekamy na te owoce, które miały się pojawić w różnych winnicach, w różnych grupach tej kompanii, która ostatecznie będzie przez Ciebie użyta do błogosławienia restytucją całego świata ludzkości. Czekamy na ten dzień, aby przyszedł jak najszybciej przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Thank you.